Dzień dobry wieczór, moi mili. Dzisiaj sobota, łacineczek z mapy. Dzisiaj troszeczkę taka inna godzinka, bo znowu 13, ponieważ z rana wjechała farmingowa masakra. Także zapraszam, jakby ktoś jeszcze nie oglądał. Więc tak, lecimy sobie i co? I mamy mapę kurkowo beta. Dosyć mała mapka. Jak widzicie, ona jest dosyć mała, no i powiem, że nie, sami możecie sobie ją ocenić. Wyszła dosłownie niedawno, jak teraz sobie tutaj oglądałem, czy jakieś nowe mapki powychodziły i tak dalej. Przez jakiś czas nic nie było i dzisiaj sobie nagrywam to w czwartek, już prawie, no w sumie jest piątek, bo jest pierwsza w nocy. I natrafiłem na tą mapkę, mówię nie, biorę, bo no ostatnio nic ciekawego nie wychodzi. Więc tak, mapa zawiera dwa gospodarstwa, świnie oraz owce, miejsce na zbudowanie własnej gospodarki, małe pola, fajny klimat, mapa waży 324 mega. Autor to jest kulturalny, proszę bardzo, jaki ciekawy nick. Respimy się, ukresi, mamy Heńka. Także tak, i tutaj co, mamy gospodarstwo. Od razu jakieś. To jest beta. Pewnie będzie. Tak samo chyba z Grosiołem było. Także raczej pewnie będzie tego poprawka. No i tak, jeżeli to jest główne gospodarstwo, co wątpię. Mam nadzieję, że gdzieś będzie jakieś normalne. To jest na pewno jakieś statyczne, nie da się otworzyć ani nic. Spoko, tu mam landy, należy do Bern Jung. Także jeżeli pani kulturalnym, byś oglądał może tą prezentację, no to na pewno tak, do zmiany należy dojść, że te polskie imiona i nazwiska muszą być, jeżeli to jest polska mapa, no to wypada, żeby tak było. Na razie tyle, na pewno. Fajnie by się dało dodać jakiś ruch uliczny lub pieszy, jeżeli jakoś ciekawie by to wyglądało. I tak, co na pewno do poprawy, kolejna mapka, ostatnio też była ta mapka, gdzie landy były za darmo i lepiej chyba jakbyś dał każde pole to jeden land, a nie że tu na przykład jedno pole to i tu. Także za zero można sobie tutaj to wszystko kupić. Mamy jakieś skupy, centralny elewator zbożowy, przędzalnia z których supermarket. Fajnie to jakby też to było jakoś ponazywane, ale nie musi być. Nie musi tak, mamy tutaj jedną taką główną drogę. I tutaj mamy jakieś skrzyżowanie, tak, droga w prawo. I tutaj jest jakieś gospodarstwo. Od razu mi się przypomniało trochę z Bolusiowem, nie? Tutaj taka chałupka była na Bolusiowie 17. Tutaj brama otwierana. Ta mapka się aż tak nie świeci, także plus na pewno. No i dobra, co my tu mamy? Mamy jakąś stację, także spoko, że tutaj jest tak dodane na gospodarstwie, że nie trzeba gdzieś, nie wiadomo gdzie jeździć. Trochę miejsca na maszynki, jakaś mała wiatka. Jakieś tutaj garaże, hale i inne takie sprawy. Jakieś tam różne budynki gospodarcze, pier tu sprawia, może będzie wiosna. Tutaj nie jest to ogrodzone, mamy jakąś taką tutaj dróżkę, jeszcze pole obok. Co my tu mamy? Krówki, nie? Tak, raczej krówki. Okej, okay, otwierane. Dźwięki jakoś strasznie... strasznie takie ciche są. No dobra, gdzie tu się kupuje? Płyta obornika jest. Tu jakieś są triggery, jakieś żarcie i inne pierdoły. Świnie? Czekajcie, to były świnie i owce czy krowy? Świnie i owce, aha, dobra. Ja myślałem, że tu są krowy. To jakaś niemiecka w ogóle obora. No, tu w ogóle wygląda... Aha, dobra, myślałem, że to jest krowa. Dobra, never mind w ogóle, ażbym odwalił. Jak to się fachowo nazywa? Nie przeczytałem tego... kurde, zapomniałem jak to się nazywa, no. A jakoś to się tak fachowo nazywa, nie? Jakby skutecznie, nie? W sensie, wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, gnojowica. Po prostu przeczytałem i zapomniałem o to, co przeczytałem. Myślę, że to są krowy, a nie świnie. Dobra, jakie silosy mamy?
Także dobre i to, także co, na gospodarstwie myślę, że wszystko co potrzebne do życia takiego. Zakończenie mapy ujdzie, jest ok w miarę. Tu mamy jakąś dróżkę, co my tu mamy? Kulturalne, proszę bardzo, jaki banner. YouTube. Aha, tu takie zakończenie. Spoko, loko. Pola to nie są aż takie super małe, nie? Niektóre to wiadomo, zobaczcie, są takie małe pod bizonami w ogóle. Ale nie ma tragedii, jak na betę. Jest ok. Dobrze dałeś w tytule mapki w nazwie beta jeszcze. Beta, a nie, że po prostu co? Kurkowo, o, dokładnie. Że nie, że nie tylko same kurkowo, no bo byłoby trochę Lipton. No i tutaj mamy drugie gospodarstwo, proszę bardzo. Dwa gospodarstwa, gitara, siema. Na ulti można grać jak najbardziej. Dobra, chałupkę mamy, no tutaj troszeczkę taką 17 pachnie z tymi teksturami. Stare takie teksturki. No, tu mamy taki troszeczkę inny silos. Widzicie, pewnie tutaj można gromadzić sobie zboże, wszystko elegancko działa. Ja tu trochę się czuję w 17. Tylko dźwięków nie mam otwieranych tutaj w ruty w ogóle. No, 17, powiem tak. No, 17 mi tutaj tak pachnie. Dobra robota, kulturalny. Jest git. Dobra, i co? I tutaj są owce. To jest, kurde, owce bardzo rzadko są tutaj na tej polskiej mapach. Więc jak najbardziej spoko sprawa, tylko tutaj chyba jest oryginalnie. To jest raczej oryginalne. Szkoda, że nie coś z modów. Bo są fajne takie akcje, pasmiska i tak dalej. Sam u siebie tam, czy to na Przemasowie, czy to teraz na Francji. Spoko mam takie pasmiska. Dobra, tutaj jest ta dróżka, w lewo tam nic nie ma, tutaj w prawo lecimy. Lecimy, nie śpimy. Tak, tu mamy handlarza gdzieś. Okej, tu mniej więcej są triggery. Czyli po prostu u jakichś sąsiadów są tutaj skupy. A tutaj, a tu szlam pewnie automatycznie otwierany. Tak, tutaj mamy skup i mamy tutaj. Okej, czyli to jest sprzedania i ten skup. Okej. Ale tam jeszcze mamy coś, jakieś inne skupy, coś takiego. Aha, dobra, tutaj co szedłem, to jest strych po prostu. Tak więc zobaczymy na minimapkę. Ej, spoko sprawa w ogóle. Mega ciekawa sprawa, zaimponowałeś mnie normalnie. Ale jak tutaj dojechać? Aha, tu jest droga i tutaj do końca trzeba jechać. I tutaj mamy sklepik. I coś jeszcze? Water, aha, wodę mamy. Bankomat mamy, mamy sklep. Spoko, duży wyjazd, także na dużymi kombajnami damy radę przejechać. Czondirki są, Deutsche, klasiki. Spoko sprawę, więc tak, ile my tu mamy? 8 minutek. Spoko gitara. Więc co, to byłoby w sumie na tyle z tej mapki. Czekamy na nową wersję, już nie na betę. Mniej więcej wiesz co masz poprawiać. Także czekamy. I co, na razie, miłej sobotki, na razie, cześć, cześć.